mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, jestem dzisiaj dietra fast foodowa i zgodnie z obietnicą jest Italiana Burger z Orlenu. Piękności z parmezanem. Parmezano, o, jakie śliczności są, duży misio. Z kotletem, głowinka, betonik, pomidorek. Jest, są te zielstwo, jak to się nazywa, rukola. Sosik, cebulka czerwona. Parmezan. O, parmezan czuję. Bułka wyrażanista. O, dobre. Czuję parmezan, dużo parmezanu. Parmezan serowy oraz sos o smaku parmezanowym, zielony sos. Pyszności. A to dobre. O, nie dobre. Bardzo fajny burger. Otóż, jeśli się rozchodzi o smak, jest smak klasyczny. Parmezan jest w tym wypadku był się bardzo dobrze. Parmezan jest trudnym serem, jeśli chodzi o burgery. Bardzo trudny ser, jeśli chodzi o burgery. Bardzo trudny. I ogólnie sprawa się rozchodzi całkowicie o to, że odpalę, bo klima potrzebna. Jest w smaku taki klasyczny, dobry, ten serowy, parmezanik, dużo sera, dużo sosu.
o smaku serowym, ten parmezan świetny. Dalsza kwestia jest taka, że ten Arizona Burger jest taki ostry, Tropicana jest bardzo słodkim burgerem, ale dobrym, a Italiana jest takim klasycznym, ale ten ser to nie jest typowy ser żółty topiony, bo ser żółty topiony ma to do siebie, że na zimę, jest dobry na zimę, bo jest rozgrzewający, ale na lato jest zbyt ciężkim serem, ten żółty topiony, w zasadzie zrący, a parmezan daje ten smak włoski, ten taki typowego Italiano właśnie sosu, że on nie jest zamulający, on jest smaczny, on jest dobry, on jest przyjemny i właśnie o to się w tym wszystkim rozchodzi, że jest naprawdę pyszny. Italiana Burger z Orlenu. Polecam. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.